Witam Was, dostęp polskiemenubrowary.pl. Witam. Zaczynamy spotkania z piwowarami na lubelskich targach piw rzemieślniczych 2017. Ze mną Mateusz Jachimczak, browar Kazimierz. No i zaczynam właśnie od browaru Kazimierz, bo w Poznaniu uzyskaliście całkiem dobry wynik. No powiem szczerze, że według nas to aż powiem szczerze zatrważający chyba, jak dla nas, o tak. No zaskoczeni byliśmy pozytywnie, jak najbardziej wierzyliśmy w swoje siły, ale no wiesz, w tym jak słyszeliśmy ile piw zostało wysłanych i tak dalej, no wiedzieliśmy, że będzie ciężko, dlatego też no 2 złote i srebro dla młodego browaru, to jest dla młodego piwowara, to już jest w ogóle coś naprawdę no, super. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo właśnie browar Kazimierz, można powiedzieć browar kontraktowy, ważycie w Szczyżycu? Ważymy tak, w Szczyżycu i w Marysi i na Gryfie, dodatkowo też w Limanowej w browarsach. Tam z premedytacją, że tak powiem, uciekliśmy ze względu na to, że tam jest po prostu też dosłownie ten sam sprzęt, który my będziemy mieli u siebie, gdzie tu też właśnie no zbliżam właśnie się do... I można powiedzieć, że rok 2017, czy browar kontraktowy może jeszcze coś osiągnąć na rynku. No oczywiście mieliśmy strzał na początku roku, czyli Rockmill, ale to wiadomo, to są takie inicjatywy z znanymi piwowarami w środowisku, prawda, tam w Rockmillu jest Andrzej Miller. No tutaj, nie odmując ci oczywiście czci, jednak byłeś człowiekiem w środowisku nieznanym, a tutaj nagle zaproponowałeś piwa, dałeś mi, prawda, tą karę Mustafę do spróbowania we Wrocławiu, gdzie byłem naprawdę zauroczony tak wyrazistym coffee milk stoutem, który ma tylko 3% alkoholu, jest delikatny, leciutki, a jednocześnie pełen smaku, więc mówię tak, właśnie jest cały czas miejsce na rynku dla kontraktowców, dla browarów, dla inicjatyw ciekawych, które naprawdę nie to, że walną kolejną AP, kolejną IP, idą cały czas z nurtem, z prądem, tylko zrobią coś nowego. I ty zrobiłeś właśnie najpierw karę Mustafę, a teraz w Poznaniu miałeś imperialną wersję kary Mustafy, która też po prostu jest niesamowita, wyrywa z butów. Totalna kawa, mleczna czekolada, dużo laktozy, ale wytrawny finish. Więc ja się pytam, skąd te wszystkie receptury, skąd ten pomysł na piwa? Wiesz co, po pierwsze to bardzo mi miło, że tak, że to napomknęłeś, że akurat to piwo wysunąłeś. Rzeczywiście można powiedzieć, że odkąd już może wkręciłem się tam w to piwowarstwo domowe jakieś tam 4-5 lat temu, no to wiadomo, że na te festiwale się zaczęło uczęszczać, zaczęło się sprawdzać coraz szerzej ten rynek. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o coffee milk stouty, nie nazwałbym może tego jakimś ulubionym stylem piwnym, ale rzeczywiście bardzo lubiłem po prostu połączenie kawy ze stoutem, z tą lekką słodyczą, że tak powiem, od laktozy, więc siłą rzeczy sprawdzałem wszystkie nagminnie. Nie było ich za dużo, więc nie było też ciężko wszystkie browary zawsze sprawdzić z coffee milk stoutów. No z premedytacją, powiem szczerze, zaplanowałem go tak właśnie, żeby był też taki, jakiego jeszcze nie było. Z tego co wiem, ten styl w ogóle powstał genetycznie tak, że on miał być niskoalkoholowy, bo dawniej dostawały go ogólnie kobiety w ciąży, które laktozy nie miały, że nie miały dostępu do laktozy. No to przedwojenne reklamy polskie właśnie, że pijcie piwa ciemne, laktozowe, gdzie one właśnie miały koło pewnie 2% góry. Ledwo 2 i rzeczywiście w małych ilościach nieraz pomogły w tej diecie. Ogólnie rzeczywiście, no bardzo mi miło, bo jeżeli chodzi o to piwo, to najdłużej robiłem research i rzeczywiście... Ale nie tylko browar Kazimierz ciemnym piwem stoi, bo pijemy właśnie teraz Żytko. Próbowałem go w Poznaniu i no niesamowity po prostu żytnia IPA, tak? Czyli bardzo treściwa. Ta goryczka naprawdę jest tutaj intensywna, ale króciutka, tak? Aromatyczne piwo. Została poprawiona już. Tak, bo pierwszy raz spotkaliśmy się, tak jak powiedziałem, we Wrocławiu na wiosnę. Widać, że w jasnych piwach jest zdecydowany progres, nie? Że tam wtedy kara Mustafa dla mnie było to ciemne piwo, delikatne, było dla mnie najlepszym piwem z waszego browaru, ale widzę, że po prostu kilka miesięcy działacie na rynku i te piwa są coraz lepsze, tak? Tutaj też zobaczcie to, co u trzech kumpli było, czyli ten cyrkulator zrobiony przez Wiktora Saczuka. Dokładnie tak. Pozdrawiam Wiktora. Wiktorze, jak zwykle pozdrawiamy. Rozumiem, że dzisiaj nie podłączony. Dzisiaj go nie podłączyliśmy ze względu też na to, że przede wszystkim to złote urządzenie działa w ten sposób, że my po prostu możemy sobie na spokojnie to piwo
przeześcić, że tak powiem, nawet w domu, prawda, przed festiwalem. W tym momencie, że tak powiem, mamy już Kazimierza zestowanego. Być może jutro go po prostu podepniemy. Jak wypijecie, no to będzie następny, że tak powiem. No niestety materiał się ukaże już po targach, ale to wrzuciłem... Się okaże, czy wypijecie, damy info. Wrzuciłem zajawkę wcześniej, żeby właśnie na imperialnego Kara Mustafa ludzie przychodzili, bo piwo jest niesamowite. Powiedz mi, plany odnośnie własnego browaru słyszałem, jakie są już czynione? Bardzo poważne, dokładnie tak. No w tym momencie już można powiedzieć, że nasza hala stoi, ponieważ dach, ściany, wszystko jest, prawda? Zostaje nam tak naprawdę wykończeniówka, ta ostatnia powłoka przed tą wylewką z żywicy, prawda? Bo akurat nas będzie z żywicy wylewka. No 360 metrów hala, 20 hektolitrów, bo to wszystkich interesuje, 20 hektolitrów warzelnia. Na początku 6 tanków, aczkolwiek mówię, to jest tak na początek, prawdopodobnie zaraz... Tanki tyle samo co warzelnia, czy większe? Też 20, też 20, także na jedną zmianę w teorii. Wiadomo, przy mocniejszych piwach, no to już na dwie, bo tam... Planowany nasza... start? Planowany start jest, odbiór hali mamy koniec grudnia, wtedy wjeżdżamy ze sprzętem, także wiadomo, my optymistycznie zostawiamy, wiadomo, że co urząd celny to nie wiadomo, aczkolwiek no, my sobie zostawiamy 3 miesiące, w sensie w marcu bardzo chcemy, zrobimy wszystko, żeby wypuścić już piwo od siebie, prawda? I to jest miejscowość jaka? To jest miejscowość Podłęże, pod Krakowem, taki azymut największy właśnie to nasza wioseczka jest przy miasteczku Niepołomice, gdzie właśnie jest piękny zamek królewski wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, dlatego też w zasadzie taka nazwa browaru. Też mogę też pokrótce wytłumaczyć, bo to często ludzie pytają. Tak, o co chodzi? Kazimierz, nie Kazimierz Krakowski, tak? Dokładnie. W sensie to jest trochę z premedytacją, bo wiadomo, że Kazimierz to od razu jakiś tam azymut Kraków, nie? Ale jeszcze taki ukryty motyw to rzeczywiście no, dwóch moich dziadków, jeden był gorzelnikiem, można powiedzieć bardzo dobrym, drugi był piekarzem, niestety świętej pamięci, aczkolwiek obydwoje nazywali się Kazimierz, także to jest też taki szeroki ukłon w ich stronę. Po pamięci przodków, bardzo dobrze. Także w ten sposób to wygląda z nami. Kurczę, naprawdę, same dobre informacje. Nie dość, że robią dobre piwo, to za chwilę będą stawiali swój browar. No według mnie naprawdę objawienie końcówki roku 2017. Miejcie na to baczenie. Oczywiście trzeba prosić temat, bo już widziałem tam na Facebooku się ludzie pytali, buteleczki. Co z butelkami właśnie tych piw, przede wszystkim imperialny Kara Mustafa. Dokładnie. Bardzo się staraliśmy, żeby zdążyć już, żebyśmy je mieli nawet dzisiaj. Niestety już mniejsza kto tam nie dotrzymał, aczkolwiek dalej twierdzę, że robimy wszystko, żeby te butelki do Was dotarły najszybciej, także no jutro przyjeżdża prezes do Lublina z butelkami, żeby dowieźć właśnie karę imperialną i zwykłą, także będzie wreszcie możliwość zakupienia ich w butelkach. Można powiedzieć, że od tego tygodnia wjeżdżają w Polskę. Ale również mówię, nie tylko ciemne, bo jasne, żydko. Kazimierz właśnie nazestowany był niesamowity. Sam się teraz raczę właśnie. Oj, przyznam, tak, że teraz moje nowe ulubione piwo z moich wyrobów. Także sprawdźcie browar Kazimierz, naprawdę fajne piwa robią. No i zdróweczko. Obserwujcie ich. Dzięki, na razie. Pozdrowienia.